Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale i wiem dobrze, jaka jest napięta, stresująca i tragiczna sytuacja, ale postanowiłam jednak pojechać i czymś zająć swoją głowę, czymś przyjemnym, co mi sprawia ogromną przyjemność i na chwilę zapomnieć o tych wszystkich wydarzeniach. Dzisiejszy odcinek Odkryj Polskę, miasto Żyrandów. Zapraszam Was serdecznie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, komentujcie. Czy wy może byliście w Żyrandowie i jakie znacie ciekawostki o tym słynnym mieście? Nazwa osady fabrycznej, a później samego miasta pochodzi od nazwiska francuskiego wynalazcy Filipa Żyranda. To jest właśnie ten człowiek, od którego pochodzi nazwa miasta Żyrandów. Gdy Napoleon Bonaparte ogłosił dekret i wyznaczył 1 000 000 franków, nagrody za wynalazca maszyny przędzenia lnu, młody konstruktor zgłosił się Filip Żyrand. Niestety komisja konkursowa zmieniła zasady i warunki udziału w konkursie i nic nie dostał, ale za to swoje największe sukcesy odniósł w Polsce. Resursy. Piękny budynek, który kiedyś pełnił on funkcję klubu towarzyskiego. We wnętrzach urządzone kabinety, biblioteka, pokoje do gry, a także salony gościnne oraz salę balową. Kiedy upadły zakłady przemysłu liniarskiego, budynek stracił swój blask. Dzięki staraniom miasta udało się uzyskać fundusze na jego renowację. Żyrandów to stosunkowo młode miasto, mając niecałe 200 lat. I znajduje się w województwie mazowieckim na wschód od Warszawy. Jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków w Żyrandowie jest kościół Matki Bożej Pocieszenia. Neogotycki kościół Matki Bożej Pocieszenia to największa budowa sakralna na Mazowszu. Świątynia wybudowana w latach 1900-1903. A ciekawostka jest taka, wy tylko sobie wyobraźcie, że do jego budowy wykorzystano ponad 3 miliona czerwonych cegieł. Tuż za kościołem znajdziecie osiedle robotnicze. W domach z czerwonej cegły mieszkało zazwyczaj po kilka rodzin. W wielu z nich mieściły się też niewielkie warsztaty tkackie. Zajrzyjcie na podwórka, do dziś zachowały się drewniane budynki gospodarcze. Spacerując wzdłuż ulicy Kościelnej, traficie na nieco skromniejszy, ale również zachwycający architekturą, kościół świętego Karola Boromeusza. Początkowo był kościołem protestanckim, ale też trzeba zaznaczyć, że to jest najstarszy kościół, ponieważ wybudowano go w 1891 roku. Co czyni Żyrandów takie wyjątkowe? Ja myślę, że już domyślacie się. Wszystko tkwi w cegle. W 1900 roku na wystawie światowej w Paryżu Żyrandów przedstawiono jako miasto wzorcowe, w którym fabryki, domy mieszkalne tworzą jeden organizm. Został nagrodzony nagrodą główną Grand Prix. Dokładnie naprzeciwko kościoła, przy placu Jana Pawła II, mieści się monumentalny budynek starej przędzalni.
To właśnie tu w 1829 roku powstała fabryka lniarska, która dała początek całemu miastu. I jej pierwszym dyrektorem był Filip de Gerard. Dawna przędzalnia lnu, gdy została wybudowana, była największym budynkiem miasta. Po przebudowie w 1913 roku stała się budynkiem mieszkalnym. Na dachu był ogród, a na najwyższym piętrze były dwa wielkie zbiorniki wodne z wodą ze źródła znajdującego się na terenie fabryki. Była to najczystsza i najzdrowsza woda w Gerardowie. Wykorzystywano ją do obróbki lnu. Prawie cała osada fabryczna z przełomu XIX oraz XX wieku przetrwała i nawet wojna nie spowodowała zbyt wielkich zniszczeń. Budynek miał szczęście, przetrwał dwie wojny światowe, choć miał być wysadzony w powietrze. Trzeba pamiętać, Polska wtedy była prawdziwą lnianą potęgą. Do rozwoju biznesu dołożyli się później Karol Dietrich i oraz Karol Helle. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwiska. Wokół starej przędzarni powstały kolejne, również imponujące budynki, na przykład między innymi Pąciuszarnia czy Nowa Przędzalnia. Nieco dalej wybudowany zespół obiektów przeznaczonych na bielenie tkanin, potocznie mówione o nim bielnik. Niestety po wojnach biznes zaczął się chylić ku upadkowi. Zakłady lniarskie zostały ostatecznie zlikwidowane w latach 90. XX wieku. No w 90. chyba wszystko waliło się i paliło. A po wielkim imperium włókniczym pozostały niestety wspomnienia i unikatowa architektura, którą dzisiaj możemy podziwiać. No w tym miejscu ewidentnie czas się zatrzymał. Polska wtedy była prawdziwą lnianą potęgą i imperium w całej Europie. Szkoda, że oczywiście do dzisiejszych dni to tak nie zostało. Bardzo szkoda, no ale co zrobić? Może kiedyś jeszcze Polska wróci i będzie największym imperium lnianym w Europie, tak jak to było kiedyś. Przed wybuchem I wojny światowej zakłady żerardowskie były największą fabryką w Europie wyrobów lnianych.
a na liście żyrardowych zabytków jest pisane niemal 300 obiektów. Park imienia Karola Augusta Dietricha wykonany jest w stylu angielskim, spełniający obecnie funkcję żyrardowskiego parku miejskiego, który jest zlokalizowany w granicach dawnej osady fabrycznej. Na pewno wiosną tu będzie dużo, dużo ładniej, ale teraz też jest dobrze. O, a naprzeciwko mnie znajduje się właśnie słynna stela. Chciałam ją zobaczyć i nie wiedziałam, gdzie ona dokładnie jest, a tu proszę. Przypadkowo spacerując zobaczyłam. Wszystko wskazuje na to, że słynne zakłady Stella w szczycie swojej świętości zatrudniające 1600 osób nieczynne od 2005 roku zyskały szansę na nowe życie. Renowacja już ruszyła, inwestycja na razie okryta jest sporą dozą tajemniczności. No to taka scena, że mogłabym chyba tu zatańczyć. Widzę siebie w tym domu, naprawdę widzę. Jeszcze scena, wychodzisz i od razu tańczysz i wszystko. Nie no, pięknie, pięknie. Chodzę, nagrywam, spaceruję pół dnia i teraz już się zbliża wieczór i powiem wam, moje ręce są tak zmarzłe, że chyba mi zaraz odpadną. Ale bardzo ciekawa wycieczka. Pozytywnie mnie jeszcze zaskoczył Gerardo w tym, wiem, że to jest mała rzecz, ale zawsze cieszę, że tu bezpłatny parking jest w ogóle w samym centrum miasta. Chyba, że ja o czymś nie wiem, także Gerardowcy, jeżeli wy mnie oglądacie, to powiedzcie, czy tu jest bezpłatny parking, czy będę miała jednak jakąś niespodziankę później. Żegnam Gerardów. Bardzo mi się podobało to miasto. Jeszcze wrócę, bo jeszcze nie byłam w muzeum. Niestety był zamknięty. Mam nadzieję, że wam się podobało wideo i do zobaczenia w następnych.